No hej, tu Kasia z bloga wkondycji.pl. Pokażę Ci dzisiaj kilka bardzo fajnych, bardzo skutecznych ćwiczeń z taśmami TRX na górne partie ciała. W przyszłości pokażę Ci też ćwiczenia z wykorzystaniem tych samych taśm, ale na brzuch, na nogi, na pośladki. Więc już teraz zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, żebyś była ze wszystkim na bieżąco i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę. Zaczynamy! Tu już leci nam pierwsze ćwiczenie, ale od razu dam Ci taką uwagę, którą będziesz wykorzystywać przy wszystkich ćwiczeniach. Taśmy TRX są rewelacyjne z tego względu, że bardzo możemy manipulować stopniem trudności i obciążeniem. To wszystko robimy z ciężarem własnego ciała, ale ważąc cały czas tyle samo podczas jednego treningu, no bo przecież tak właśnie jest, możemy i tak manipulować tym ciężarem. Możemy to wszystko wyregulować sobie tak, że albo dane ćwiczenie będzie dla nas super łatwe, albo będzie dla nas niezłym wyzwaniem. Właśnie to zależy od kąta, w jakim jesteśmy nachyleni. Im nasze ciało do podłogi tworzy większy kąt, tym ćwiczenia będą trudniejsze, a przynajmniej te, które pokażę Ci dzisiaj. Ćwiczenia będą trudniejsze dla Ciebie też wtedy, kiedy będziesz robić je wolniej. Więc jeśli będziesz chciała podnieść sobie poprzeczkę, niekoniecznie musisz być pochylona pod większym kątem, ale możesz dane ćwiczenie na przykład robić wolniej albo zatrzymywać ruch wtedy, kiedy mięśnie są najbardziej napięte, czyli to będzie zazwyczaj w połowie danego ruchu. Dobra, no to zaczynamy z opisem pierwszego ćwiczenia. Zwróć uwagę, jak trzymam rączki taśm. W tym ćwiczeniu nie przekręcamy ich w żaden sposób. Prostujemy ręce, kiedy ręce są wyprostowane. W górnej części pleców robi nam się taki koci grzbiet, wtedy mięśnie są bardzo, bardzo rozciągnięte. Myślę, że bardzo dobrze zobaczysz to tutaj na filmie. Ale pilnuj też tego, żeby w miarę możliwości sylwetka tworzyła linię prostą, żeby nie wypychać tyłka za bardzo do tyłu. W tym momencie, kiedy ręce są wyprostowane, niech będą jak najdalej Twojej klatki piersiowej. I następny ruch. Zginamy łokcie, przyciągamy ciało do rączek taśm. Przechodzimy sobie do drugiego ćwiczenia. Zaczynamy z dokładnie takiej samej pozycji jak przy pierwszym ćwiczeniu, czyli sylwetka tworzy jakiś tam kąt, jaki Tobie pasuje w stosunku do ziemi. Ręce są wyprostowane, wisimy na tych taśmach, można powiedzieć. I teraz zamiast robić tego ruchu, gdzie przyciągaliśmy swoją sylwetkę do taśm, uginając ręce na wprost w stosunku do swojego ciała, otwieramy ramiona. Ręce oczywiście mogą być trochę ugięte. Jeśli dasz radę zrobić to na minimalnie ugiętych rękach, tak aby cały czas były zgięte pod takim samym kątem, będzie to bardzo dobrze. I jak widzisz tutaj, zginałam w pewnych momentach te ręce bardziej, żeby sobie troszeczkę ułatwić. Te ćwiczenia wyglądają wszystkie na bardzo proste, ale jeśli spróbujesz je zrobić, no to zobaczysz, jak to tak naprawdę wszystko wygląda. W tym ćwiczeniu całkiem stajesz, niezależnie w jakim kącie byłaś w stosunku do podłogi. Trzecie ćwiczenie. Teraz pochylamy się w drugą stronę, czyli paski są za nami i zaczynamy od takiej pozycji, gdzie trzymamy rączki taśm przed sobą, na wysokości czubka naszej głowy. Ręce są wtedy wyprostowane i uginając łokcie, w przeciwieństwie do pierwszego ćwiczenia, jesteśmy pod większym kątem w stosunku do ziemi. Jak widzisz, taśmy trzymamy cały czas tak samo, nie obkręcamy nadgarstku. Świetnie pracują barki, tricepsy i plecy. Tak świetnie pracują, że teraz mówię do Ciebie w środę, czyli nagrywam sam dźwięk, a ćwiczenia nagrywaliśmy w poniedziałek. I nadal ciężko jest mi robić warkocza. Uginamy łokcie tak, żeby rączki taśm znalazły się za naszą głową. Sylwetka cały czas w linii prostej. Nie wypychamy pupy, nie wypychamy brzucha ani bioder. I następnie prostujemy ręce, aby rączki taśm znalazły się przed nami. I ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Ustawiamy się do taśm tak, jak byliśmy w pierwszych dwóch ćwiczeniach, czyli taśmy znajdują się przed nami, ręce luźno na wprost i w tym ćwiczeniu stawiamy całe ciało do pionu, unosząc wyprostowane lub bardzo lekko zgięte ręce do góry. I tutaj jak widzisz, kiedy jestem pod większym kątem w stosunku do ziemi, te rączki taśm są bliżej, a kiedy przechodzę do pionu, obie dłonie są bardziej oddalone od siebie. I w tym ćwiczeniu najbardziej pracują nasze plecy. Staraj się nie wyginać przy tym za bardzo sylwetki, niech będzie cały czas w linii prostej, a jeśli będziesz czuła, że za bardzo się wygina, że za bardzo pośladki idą do tyłu, a brzuch wypina się do przodu, wtedy po prostu zmniejsz kąt nachylenia Twojego ciała w stosunku do ziemi, czyli stań po prostu bardziej pionowo. Polecam wykonywać Ci te ćwiczenia dokładnie w takiej kolejności, jak pokazałam. Najlepiej po 3 serie. Każda seria niech składa się z maksymalnej ilości powtórzeń. Między seriami rób sobie około minutę przerwy, a między ćwiczeniami
można zrobić przerwę nawet do 2-2,5 minut, żeby mięśnie zdążyły faktycznie odpocząć, ale żeby nie ostygły i można przejść do kolejnego ćwiczenia. Oczywiście przed treningiem i po treningu nie zapomnij o prawidłowej rozgrzewce, mam na myśli rozruszanie wszystkich stawów, które będą używane, a w szczególności barków, łokci i nadgarstków. Po treningu pamiętaj, żeby rozciągnąć przede wszystkim ręce, plecy oraz brzuch. Jak wykorzystasz to, co Ci tutaj pokazałam i powiedziałam, koniecznie daj znać w komentarzu, jak wrażenia. Potrenowałam, ponagrywałam i zapomniałam zrobić zakończenia, więc teraz już jestem w domu. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Ci się podobały, że je sobie wykorzystasz. Zachęcam Cię do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku, do dołączenia do naszej zamkniętej grupy Drużyna w Kondycji na Facebooku oraz do skorzystania z indywidualnej diety lub planu treningowego, które bardzo chętnie dla Ciebie przygotuję. Dziękuję Ci za oglądanie, widzimy się za niedługo. Pa, pa! Ugh!